ten piękny sobotni dzień. Witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj mam dla was taką małą przerwę od recenzji i przygotowałam dla was tag, do którego chyba już ze 100 lat temu nominowała mnie Anitka z bloga Book Reviews. Anitka! Za co przeserdecznie jej dziękuję. Specjalnie dla was Classics Book Tag, czyli klasyka literatury w wersji tagowej od Wielkiego Buka. Popularna klasyka, która nie przypadła ci do gustu. Może jest to odrobinę dziwne, ale naprawdę nie lubię Don Quixota Miguela Cervantesa. Prawdopodobnie spowodowane jest to tym, że dzieła, które zostały napisane w XVII wieku, albo których akcja toczy się w XVII wieku, nigdy specjalnie mi się nie podobały. To w ogóle nie jest moja epoka literacka, a Don Quixote stanowi odzwierciedlenie tej epoki i stąd moja niechęć do niego. O którym wieku, okresie historycznym lubisz czytać najbardziej? Właśnie, moja odpowiedź będzie podwójna, dlatego że moim najukochańszym okresem historycznym jest druga połowa XVIII wieku i szerzący się wtedy przez Francję libertynizm. Uwielbiam Marię Antoninę, uwielbiam Markiza de Sade i cały ten salonowy, kusząco-pudrowy klimat dekadencji francuskiej i Wersalu. Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała epoki wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii, a to wszystko oczywiście przez Jane Austen, przez siostry Brontë i przez Charlesa Dickensa. Ulubiona baśń. Mam kilka swoich ukochanych baśni, ale oczywiście to bracia Grimm stoją tutaj na szczycie, a wśród nich moją najukochańszą baśnią jest Jednooczka, Dwuoczka i Trójoczka, czyli opowieść o trzech wyjątkowych siostrach, których poza oczywistymi mutacjami zachowanymi w tytule odnaleźć można na przykład zakopaną pod progiem wątrobę kozy. Moją drugą ukochaną baśnią braci Grimm jest Sinobrody, czyli opowieść o kobiecej ciekawości i o przemocy domowej, która jest to baśń, która jest dla mnie tym straszniejsza, im ja jestem starsza. Klasyka, której nieznajomości wstydzisz się najbardziej. W sumie nie do końca wiem, czy jest to uczucie wstydu, dlatego że jeszcze cały tłum w ogóle wspaniałych buków klasycznych przede mną, ale tak naprawdę chyba najbardziej żałuję, że do tej pory nie przeczytałam Władcy Much Williama Goldinga. I w sumie jest to takie trochę zabawne, dlatego że znam całą treść, znam już praktycznie całą fabułę, a to wszystko z eteru literackiego. Ale tak czy siak, Władca Much należy do tych opowieści, które po prostu muszę nadrobić. 5 klasycznych powieści, które zamierzasz przeczytać w najbliższym czasie. Nie wiem co prawda, czy przeczytam te tytuły w najbliższym czasie, bo u mnie to zawsze wszystko jest w fazie jakiegoś konceptu i nie wiem, nie ogarniam do końca, ale na pewno muszę nadrobić te 5 tytułów. Albo Północ, Południe, albo Panie z Cranford, Elizabeth Gaskell, Charlesa Dickensa, Olivera Twista, Z dala od zgiełku Tomasa Hardiego, braci Karamazow, Fiodora Dostojewskiego i jeszcze albo Portret Damy, albo Bostończyków Henry'ego Jamesa. Ulubiona współczesna powieść bazująca na klasyce. Dziecko śniegu, Eowyn Ivy, o którym opowiadałam już wam w tym roku. To wspaniała, śnieżna, alaskańska opowieść oparta o popularną baśń o Śnieżynce, ale jest opowiedziana w taki sposób, że poruszy nawet najtwardsze serducha. Ogromnie wam polecam i odsyłam was do mojego filmiku. Ulubiona ekranizacja filmowa bądź serialowa. Jest to dla mnie oczywiście duma i uprzedzenie w serialowej wersji BBC, bo powiedzmy sobie szczerze, jest tylko jeden Fitzwilliam Darcy, jest tylko jeden pan Darcy i jest to Colin Firth na zawsze i na wieki. A druga ekranizacja, tym razem filmowa, to Dracula w reżyserii Francisa Forda Coppoli, o którym już również wam opowiadałam. Jest to idealna ekranizacja, oddająca perfekcyjnie atmosferę całej powieści. Coś pięknego. Najgorsza adaptacja klasyki. I dla mnie jest to film telewizyjny Wichrowe Wzgórza z Tomem Hardym w roli Heathcliffa z 2009 roku. Czegoś tak złego to ja po prostu dawno nie oglądałam. Co prawda Tom Hardy jest naprawdę świetny, on jest Heathcliffem, jest okrutny, jest dramatyczny i jest to świetnie zagrana rola. Ale cały szkopuł tkwi w jego towarzystwie. Aktorka zamiast grać buntowniczą Kafi, żeby w ogóle zamiast grać bohaterkę, to sama w sobie jako aktorka po prostu rzuca się i ślini na Toma Hardiego, co jest po prostu żałosne i żenujące. Ale ewidentnie zadziałało, bo z tego co wiem, to są teraz małżeństwem. Ulubione szaty graficzne, które chciałabyś mieć w swojej kolekcji.
Powiem wam szczerze, że nie jestem jakoś specjalną zwolenniczką specjalnych wydań, szat graficznych, jakichś wyjątkowych okładek itd. W przypadku lektury to w ogóle nie ma dla mnie znaczenia, czy na przykład Victor Hugo byłby jakoś bardziej dramatyczny, bardziej poruszający w szytej, grubaśnej oprawie? A Jane Austen pokryta kwiatkami będzie jakoś lepsza w środku? Albo Dracula cały obszyty czarną skórą będzie lepszy? Nie, niekoniecznie. Po prostu wydania nie robią na mnie jakiegoś większego wrażenia, a poza tym na przykład nie mam w ogóle już miejsca tutaj na półce, ani w ogóle nie mam miejsca już, żeby zbierać książkę tylko dla konkretnej szaty graficznej. Tak czy siak, dla mnie akurat najważniejsza zawsze będzie treść. Mało znana klasyka, którą chciałabyś każdemu polecić. Mam dla was prawdziwe cudo, a najwspanialsze jest to, że już niebawem wychodzi polska wersja tej książki. Jest to Beowulf. Beowulf, czyli najbardziej klasyczny angielski poemat o herosach i o bestiach, o smokach i o bohaterach. Jest to cudowna opowieść, od której startuje tak naprawdę wszelkie współczesne fantazy. W Polsce Beowulf pojawi się tłumaczony z przekładu J.R.R. Tolkiena, ale jednak obytym z językiem polecam bardzo ze staroangielskiego tłumaczoną wersję Seamusa Heaney. I to wszystko na dziś! 10 pytań, 10 odpowiedzi. Mam nadzieję, że klasyk z Book Tag w moim wykonaniu wam się spodobał. Koniecznie dajcie mi znać, jakie byłyby wasze odpowiedzi na te pytania, jakie są wasze ukochane klasyki, ulubione baśnie, ulubione ekranizacje, znienawidzone ekranizacje. Piszcie w komentarzach pod tym filmikiem. Pamiętajcie też, że znajdziecie mnie również na Facebooku, na Twitterze, na Snapchacie, na Instagramie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Pamiętajcie także o blogu, a my widzimy się już jutro i wraca na Skróty przez Kanon i spotkamy się z małym księciem. Do zobaczenia! Pa, pa!